dzisiejszym odcinku Ewela hostuje custom, a ja będę musiał się chować pośród niego. Zadaniem Eweli będzie oczywiście odnalezienie mnie i będzie miała na to czas, dopóki w grze pozostanie 10 osób. Jeśli Ewela zgadnie, Ewela wygrywa. Jeśli nie zgadnie, a mi uda się wygrać grę, no to wygram ja. Jeśli lubicie sekretne customy na naszym kanale, koniecznie zostawcie łapkę. Jak możecie zobaczyć, lecimy po magiczne 303 tysiące subów, więc subskrybujcie kanał. I koniecznie jeszcze dzisiaj wpisujcie kod Ewela do sklepu. W dzisiejszym odcinku ponownie moim zadaniem jest obserwowanie wszystkich graczy i znalezienie spośród nich tego jednego, czyli Rafała. Tak jest, dokładnie, widzowie, ja w dzisiejszym odcinku będę się chować i jak możecie zobaczyć, w lobby mam już skina, którego wybrałem i teraz tak, po kolei, wchodzimy sobie do szafki. Mam takiego skina, którego Ewela myśli, że prawdopodobnie nie mam, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ mają być to skiny z Dzikiego Zachodu, przynajmniej trochę powiązane. Jak możecie zobaczyć, mój skin ma to, ma w sumie to... To, no nie mogę mówić dokładnie co ma, bo Ewela jest za mini ścianą. I tak, przejdźmy sobie do plecaka. Plecak troszeczkę jest trollowany, ale pasujący do tego skina. Tutaj możecie zobaczyć. Następnie mam taki kilów, który, no, też pasuje. Tu w sumie już Eweli trochę podpowiadam, ale ona, pamiętajcie, ona wcale nie musi wiedzieć, czy ja podpowiadam. Także tak wygląda, w sensie no, ja mogę trollować, nie? Tak on wygląda i co jeszcze tutaj mam? Mam lotnię, która moim zdaniem też powinna pasować do tego wszystkiego. Także skina mam na pewno takiego, który ma pasować do całego customa. Dodatkowo wszyscy mają utrudnione zadanie, ponieważ mogą grać tylko nowym shotgunem i do tego jeszcze muszą zrobić Rainbow Challenge. Czyli muszą mieć w swoim deku 3 kolory nowego shotguna, no i mogą mieć jeszcze jakieś leczenie. Także będzie dzisiaj bardzo ciężko. Ja mam pewien plan, ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Ja już jestem w lobby i jak możecie zobaczyć, no ten skinek elegancko pasuje. Ten skinek elegancko pasuje. Czy ten skinek pasuje? Wydaje mi się, że tak, ale nie do końca. Tutaj kozacko pasuje i to chyba jest Toczejek. Obstawiam już teraz. To może być Toczejek, bo on ma takiego skina, a on też gra. Jak wiecie, jestem specem w tych odcinkach i zawsze praktycznie, chyba na jednym odcinku tylko nie odgadnęłam, którym skinem gra Rafał. Mam nadzieję, że dzisiaj tak zostanie. Ja oczywiście lecę się podkładam i obserwuję i szukam Rafała. Jeśli chodzi o moją taktykę na dzisiaj, jest ona troszeczkę inna niż zawsze, dlatego, że zawsze latałem w to miejsce, dokładnie tutaj i miałem pewne rzeczy na początek, ale dzisiaj będę miał pewne rzeczy, tego nie mogę powiedzieć jakie, również na początek. Życzę mi powodzenia. Lecimy dokładnie w to miejsce. No i mam nadzieję, że rzeczywiście to tam może być. Widzę, że dużo osób poleciało na sterowiec. Ja tutaj już spadam. I coś czuję, że to może być jeden z pierwszych odcinków, gdzie Rafał padnie na samym początku. Bo jeżeli nie zdobędzie nowego shotguna, no to niestety zostanie wyeliminowany. Właśnie, to może być dosyć duży problem, dlatego, że tak jak Ewela powiedziała, tu widzieliście, co ja robiłem w międzyczasie. Jak ja nie znajdę shotguna, to nie będę się miał jak bić. Ale mam na to czas, ponieważ jeszcze się nie bijemy i bijemy się dopiero od drugiej strefy, więc na spokojnie mamy trochę czasu, przynajmniej no mam taką nadzieję, że rzeczywiście będę miał tego shotguna. Ja zrobiłam małą wtopę, bo dopiero teraz, przed chwilką dałam sobie tryb, zmieniłam sobie w ustawieniach, żebym nie widziała ników i tutaj mam podpowiedź, że tym skinem na pewno nie gra Rafał, bo jest to Michałka 2405. Także można powiedzieć, że Eweli trzeba odjąć w tej chwili jeden punkt, bo już oszukuje Ewela nieładnie. Ja przypominam, że między mną a Eweliną jest ściana i ona teraz w ogóle nie widzi mojego monitora i być może troszeczkę mniej mnie słyszy. Ewelina, czy mnie mniej słyszysz, czy nie, troluję? Bardzo dobrze cię słyszę. Mamy tutaj osobę, która ma już nową pompę, także na pewno ma przewagę, ale zobaczmy jak tam inni. Tutaj już ma dwie nowe pompy. Oni tutaj, skąd oni to tak mają? Co oni tutaj? Tutaj, patrzcie się, kolejna osoba ma nową pompę. Także ja myślałam, że oni tutaj będą cały mecz szukali pomp, bo będzie tak ciężko, bo jak każdy będzie chciał ją zdobyć. A tutaj patrzcie się. Strażnik UR likwiduje Janek. Janek, coś ty zrobił. No jak ty mogłeś zginąć teraz? Z tego co widzę, mamy coraz mniej osób. Ja przypominam widzom, żeby się nie bili, dlatego że jeszcze nie, no jeszcze po prostu się nie bijemy. Tak właśnie myślałam, że będą wyglądały deki wszystkich osób. Nie będą mogli znaleźć nowej pompy. I tutaj niestety tej osobie właśnie tak się stało. Ale zobaczymy kolejną osobę. Mamy gracza 311. I on tutaj na bogato. On tutaj nie obchodzi go, że nie wolno grać nowymi pompami, tylko tutaj w razie W chyba tutaj sobie zabrał inne bronie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś troll. W międzyczasie oczywiście widzieliście, co udało mi się znaleźć. Potrzeba mi jeszcze w sumie dwa takie przedmioty. I będzie git. W ogóle ostatnio mówiłam Rafałowi, że ten skin jest fajny, bardzo fajny. Fajną ma tą wersję, jak nie ma tego takiego złotego dodatku.
środku. I tutaj też kolejna osoba, która nie ma nowej pompy, ale za to ma rybki. I miejmy nadzieję, że za chwilkę szybko znajdzie sobie pompę, bo pewnie już jest ich coraz mniej na mapie. U mnie sprawa wygląda w ten sposób, że no mam pewne rzeczy, ale pewnych rzeczy nie mam. Wy widzicie dokładnie, jakich nie mam. Na pewno musimy pomyśleć o czymś, żeby mieć na końcówkę. I słuchajcie, jeśli ktoś ma dobre serducho, to może na sterowiec nad Tilted Towers zostawić jedną taką długą pompę, żebym miał dodatkową. Na sterowiec nad Tilted Towers na tym skrzydle. Ja później sobie ją wezmę. Co to za oszustwo? I Rafał się łudzi, że nikt inny nie zabierze tej pompy, jak tutaj znowu kolejna osoba, która też nie ma pompy. Więc jak już będzie tutaj moment, kiedy będą mogli się bić, to czuję, że dużo osób poleci, bo no nie będą mieli się jak bronić. Ale tutaj mamy następną osobę i ona już ma pompę, także jak jest jedna pompa, to jest dobrze. Chociaż pamiętajmy o tym, że oni ta pompa też ma jeden strzał i trzeba ją przeładować. Nie mogę się doczekać końcówki tego customa. No właśnie końcówka będzie mega ciekawa, dlatego że rzeczywiście ma się tylko i wyłącznie jeden strzał i nie można mieć żadnej innej broni na przekładkę. Można mieć tylko i wyłącznie trzy pompy kolorowe, a raczej trzeba. I proszę nie kradnąć, okej? Okay? Proszę nie kradnąć. Nie kradnij, byku, no. Ja tu stoję obok ciebie. O, ty złodzieju jeden. O, ty złodzieju, nieładnie, nieładnie. Ty, a daj mi takie coś, co masz tutaj. Daj mi to z tyłu, co masz. Nie, nie, to z tyłu, co masz. Nie dasz, nie? O, ty trolu. Dobra, czyli tak, Ewela, bo masz trzy karty podpowiedzi. Ja przypominam, którą wybierasz, prawa, lewa czy środkowa? Prawa. Prawa karta podpowiedzi brzmi: aktualnie jestem w locie, być może na jakimś samolocie. To pozdro, fajna podpowiedź. W ogóle ja na początku nie wiem, czy się nie pomyliłam i czy to nie była ta stara pompa. Ja powiedziałam, że ktoś ma tą nową. Miejmy nadzieję, że nie, bo jak tak, to Rafał pewnie miał bekę ze mnie, jak składał ten film. Ale zobaczcie, tutaj jest jedna pompa. A właśnie, Rafał, co w razie, gdy ktoś wygra grę, a będzie miał tylko jeden kolor pompy? Tylko jeden kolor pompy? No to wtedy nie wygrywa. Ja przypominam, że jak ktoś ma dobre serduszko, można właśnie teraz taką pompę wyrzucić na ziemię. Ja z miłą chęcią sobie jedną przynajmniej zbiorę. O ty trolu. Czyli Rafał jest teraz na sterowcu. Ej, dajcie jedną taką pompę. Dobra, jest tutaj ziomeczek. Bardzo ci dziękuję. Masz bardzo dobre serducho. Dziękuję bardzo. Także widzowie, uciekamy, żeby Ewela się tu nie zorientowała, bo ja tutaj, no, można powiedzieć, deal zrobiłem. Ja mam tutaj pierwszą osobę, która ma właśnie już wszystkie, znaczy wszystkie, ma trzy kolory nowej pompy, także jakby tutaj wygrała, to byłby taki to prawilny win i nie zostałaby zdyskwalifikowana, ale ja teraz się zastanawiam, jak ja niby mam odnaleźć, który tu jest Rafał. To będzie ciężkie, więc mam czas do top 10. Jak będzie 9 osób, to już wtedy muszę powiedzieć, kto jest, znaczy kim jest Rafał. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo jak nie, czuję, że dzisiaj przegram. To jest ten dzień, gdzie w końcu Ewela przegra tą serię. No właśnie z Ewelą to jest tak ostatnio, że ona wszystkie te odcinki po kolei zgaduje. I ja się zastanawiam, jak ona to robi, jak to w ogóle jest możliwe. I wydaje mi się, że ona po prostu troszeczkę oszukuje i gdzieś ma lusterko za mną przymocowane, że może tak jest. Akurat tak się tutaj składa, że mam tu lusterko. Ale patrzcie się, tam jest taka ściana, o, widzicie tą ścianę, taka szara. I teraz niestety się nie da podglądać, bo Rafał jest tutaj na wprost mnie. Także no niestety się nie da. Tutaj mamy kolejną osobę, gracza 324, który nie ma pompy. A ty, Rafał, masz jakąś pompę w ogóle, chociaż jedną? Kartę podpowiedzi, czy masz już jakąś pompę? Tak, mam jedną pompę w ekwipunku. Czyli to jest prawda pewnie, tak mi się wydaje. Jakbyś nie miał, to byś tutaj teraz był bardzo zdenerwowany i w ogóle. Ktoś się tutaj kampił, a to wy się jeszcze nie możecie bić, nie? Jeszcze się bić nie możemy, dokładnie. Także jeszcze proszę się nie bić. Dobra, tutaj ta osoba wygląda jak mogłaby być Rafem. W ogóle miały to być skiny z Dzikiego Zachodu, ale chyba tutaj marnie z tymi skinami, bo nie spotkałem chyba jeszcze jakiegoś takiego mega, który przypomina Dziki Zachód, więc szukamy takiego, bo Rafał ma pełno skinów, więc on na pewno ubrał jednego z nich. Ja przypominam, że jak ta strefa dojdzie do samego końca, to będziemy mogli się już bić, więc zajmujcie jak najlepsze lokaty, nie lokaty. Pozycje. No, pozycje. I będziecie mieli wtedy przewagę, więc no tak się teraz ma strefa. Ja dla niepoznaki zabiorę sobie jakiegoś Lowgranda. Mamy tutaj kogoś, czekajcie, dobra, tutaj mamy jakieś aniołka. Myślałam, że to jest jakiś inny skin, ale lecimy dalej. Ma tutaj szarą pompę, teraz następnego gracza nas przyniosło. I chyba my już tą osobę obserwowaliśmy jako pierwszą, tak mi się wydaje. Albo ktoś po prostu ma takiego samego skina, bo nie zwróciłam uwagi na kill-offy, ale chyba już obserwowaliśmy. Zielona pompa, ściany, bandaże. Rafał w ogóle nigdy nie nosi bandaży, więc to na pewno nie jest on. A ja czasami mogę trollować podczas tych odcinków, ale sobie z tego nie zdaję sprawy, co tak naprawdę ja tutaj mam, bo ja mam w ekwipunku takie rzeczy, których nigdy nie mam na przykład. Wiecie jeszcze pod jakim względem ten odcinek jest trudny, bo właśnie wszyscy mają te same bronie i mi się te osoby mieszają. Ja już nie wiem, czy ja tą osobę obserwowałam dzisiaj, czy nie, bo
każdy ma tą pompę, jakieś tam inne rzeczy, ale nie skupiam na nich tak jakby uwagi i po prostu mi się to wszystko miesza, bo nie ma takich, wiecie, broni innych, które się jakoś tam wyróżniają. Tak, Ewela ma rację, ja przypominam jeszcze tutaj o tym, że można mieć tylko i wyłącznie pompę. I nic poza tym, więc pamiętajcie o tym podczas gry. No i ja wam życzę powodzenia. Startujemy za minutę, więc skupcie się. A ja właśnie tutaj obserwuję bananka, który nie ma pompy, ma inną broń. Mówiłam wcześniej, że mam nadzieję, że nie będzie trollował, także chwilę go poobserwujmy. I jak będzie trollował, to ktoś będzie musiał go szybko porobić. Bo 3 sztuki, a Rafał nie ma ani jednej. Nie, Rafa ma jedną sztukę. O, czyli już wiem, że to tamto wcześniejsze to nie był troll, tylko rzeczywiście Rafał ma jedną. I pewnie ma... szarą. A myślisz, że co mi dali innego? A to ci dał ktoś? Dał ci to ktoś? No tak, ja dostałem tą pompę. O, ty trolo. Ja bym jej nie znalazł pewnie. Ja ogólnie miałem taki pomysł, żeby schować ją do namiotu, ale problem był taki, że nie mogłem jej schować do namiotu, bo nie mogłem znaleźć namiotu przed odcinkiem, więc no musiałem polegać tutaj na widzach, na ich dobrym sercu. I tak też się stało. Widzowie, ja przypominam, że możemy się aktualnie bić. Przypominam o tym, że możemy używać tylko i wyłącznie pompy. Trzeba mieć na samym końcu 3 kolory, więc życzę wam powodzenia. Tutaj bananek cię posłuchał i się skampił. Nawet wyrzucił na chwilę tą jedną broń, ale z powrotem sobie ją zabrał. Więc lećmy dalej. I ja tutaj już zaczynam obserwować znowu tę samą osobę, także tutaj te osoby już wszystkie widziałam, więc lecimy od razu dalej. Ale posłuchajcie, Rafał, tak jak mówiłeś, bo się kampią. Te osoby, które nie mają, to się kampią. Wydaje mi się, że jeszcze cię tutaj nie obserwowałam. Też mi się tak wydaje. Mnie chyba w ogóle jeszcze nikt nie obserwował. Tutaj mam jakiegoś gościa. Ten gościu tutaj ma kogoś. Ten gościu ma tylko jedną pompę szarą i ma leczenie i ma taki strolowany plecak. Rafał mówił, że ubiera strolowany plecak. Powiedział, że pasujący niby do tego skina, więc to jest może on. Ja ogólnie mam przypał i muszę się wrócić w jedno miejsce. No to ten ktoś się wraca tutaj. Tylko ten ktoś ma skórkę taką różową na broni. Rafał wątpię, żeby miał jakąś różową skórkę. Ale musimy zwrócić uwagę na tego gościa. 313 gracz. 313. 313 gracz. Ja nie wiem, jakim jestem graczem, ale wydaje mi się, że jestem graczem. Jakim jestem graczem, napiszę w komentarzu. Temu graczowi, co to w ogóle było? Stał i ja tryb. Dobra, właśnie ten gracz padł, także moja jedyna tutaj jakiś trop, znaczy... Kurczę, brakuje mi słów jakoś w dzisiejszym odcinku. Poszlaka, jedna poszlaka? Mój faworyt, właśnie, mój jedyny faworyt. Właśnie padł, także to nie byłeś ty na pewno. O, takie naleśniczki? Nie, to są dwie bronie. Nie wiem, czy to był dobry ruch z mojej strony, tak szczerze. To był chyba zły ruch z mojej strony. Nie wiem w ogóle, co ja tutaj zrobiłem. Tak szczerze, jestem zły na siebie, ale... ale wiecie, jak nie idzie, to zazwyczaj wygrywam. Jak mam wszystko, to ginę na samym początku, no ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, co z tego wyniknie, jak możecie zobaczyć na mój ekwipunek. No po prostu nie jest najlepszy. Jeszcze 35 osób może zginąć. Nie, 30. Ja mam taką taktykę, że czekam właśnie do tych 10 osób, bo wtedy będzie mi najłatwiej i wtedy po prostu jak nie będę wiedziała, no to po prostu strzelę. I jak strzelę i się to uda w dzisiejszym odcinku, to będzie naprawdę cud, bo no, boję się tego. Dzisiaj jestem jakaś zrezygnowana. W ogóle nie wierzę w siebie, że wygram dzisiejszy odcinek. Rafał tam się tak strasznie buduje. A tutaj ten ktoś też się tak buduje i ma tylko szarą pompę. To może być Rafał. Rafał, ten... Ale co z tą kartą? Chcesz tą kartę czy nie? Tak, ale czekaj, czekaj, bo tutaj to jest skin z babeczka. Dziki Zachód, ale dla tutaj zmyłki. Takie niebieskie zabrałeś. Skrzydła mówiłeś, że pasują, ale są dla Beki. Więc to są aniołka. Jakie skrzydła mówiłem? Ja nie mówiłem o żadnych skrzydłach. Że plecak jest dla śmieszny, jakiś strolowany, ale że pasuje w sumie. I to możesz być ty. No, ale co z kartą podpowiedzi, Ewelina? Rift. Rift ty zawsze używasz i ten. To jesteś ty chyba. No dawaj kartę podpowiedzi. Ale by było, jakbym to wygrała. No ale to chcę pytanie, czy mam ci powiedzieć? Powiedzieć. No to aktualnie... Albo mogę pytanie? No możesz. Masz niebieskie włosy? Nie mam. Ale strollowałeś mnie, czy nie? To ja mam mówić, czy Ewelę strollowałem. No Ewelina, no przecież... To była ostatnia karta i to była troll karta i masz niebieskie włosy. Tak jest. No dobrze, no to mam niebieskie włosy. Dobra, lecimy dalej zobaczyć, bo może tutaj jakoś więcej... 3 kolory pompy. To jest w ogóle ta jedyna osoba, która ma... Znaczy dopiero tylko ją jako pierwszą widziałam, że ma 3... Nie, tutaj komuś albo mi nie wczytało. Co tu się podziało na chatpaku, ta osoba? Tu mi się coś pokręciło. Nie wczytało mi skina. Jak to jest, Rafał? To co teraz? Jetpack w ogóle? W ogóle jaka już jest strefa, mamo? A 34 osoby? Jak to jest możliwe? Po co ktoś nosi namiot ze sobą? No żeby właśnie, może w tym namiocie ma jakieś ryby czy coś takiego, wiesz? To wątpię, że to jest Rafał. Jakieś mam zbagowane tutaj skiny. O co chodzi? Co tu się było na plecaku? To jest ta sama babeczka. Tutaj
tutaj ktoś kampi w taksówce. Rafał, wydaje mi się, że mógłby też tego skina wybrać. No, może. Już nie masz kart podpowiedzi. Bardzo mi przykro, Ewela. On tu kampi w taksówce, ale ma 3 kolory pompy. Ja przypominam, że trzeba mieć 3 kolory. Kolejna osoba kampi w samochodzie. W ogóle 33 osoby. Ej, ja już mam mało czasu, a nie mam w ogóle... Jedynie co, no to ta ze skrzydłami. Tutaj ktoś ma 2 pompy, ale 2 szare. No czuję, że ta osoba, która wygra, na pewno nie będzie miała 3 kolorów pompy, bo to jest mega, chociaż chyba jak za... Nie no, osoba ostatnia na pewno będzie miała 3 kolory, dlatego że będzie dużo lutu na ziemi, więc będzie łatwo to pozbierać. A myślisz, że zdąży zebrać na przykład? No, jak nie zdąży, to ma trochę mega. Ej, zostały mi 22 osoby i muszę powiedzieć, tutaj taki diabełek ma jedną pompę, ma rybki, kampi w daszku, Rafał lubi daszki. Tutaj pancake w ogóle nie ma ani jednej pompy. Biega tylko na jetpacku, lata i między ludźmi. Czy ktoś jeszcze nie ma pompy w ogóle? No, ale żyje dalej, także... O, tutaj ktoś kampi w tym wieczku. Na jetpacku sobie lata. On sam nie wie chyba, co ma zrobić. Jestem mega ciekawa, jak tu się to zakończy. Czy on przeżyje? Jak on zdobędzie jakąś pompę? To będzie... Tu jest pompa? Nie. To będzie cud jakiś. On na Skybase'a leci. Ty, może Rafał Skybase'a robi? Zabrał pompę za rifta. Ktoś go wywalił do strefy. Patrzcie się, co tu się dzieje. Ej, kompon. I czemu on nie brał szybciej tej pompy? Ja się pytam. Niebieska i złota pompa. Skina niestety mi nie wczytało. Ej, nie wczytało mi niektórych skinów. I pewnie tak będzie, że to będziesz ty z skinem. Albo Rafał może specjalnie nie obrał skina i nie troluje. Ja tu się skupiam aktualnie. Ktoś czołgiem w ogóle tu przyjechał. Co tu się w ogóle dzieje? 14 osób i muszę powiedzieć, którym skinem jest Rafał. Czy jeszcze ta babeczka żyje? Poszukajmy jej. Pancake, tutaj jest czyt. Wow! Tutaj jakaś babeczka płonęła. Lama. U mnie trochę się wyjaśniło, tak szczerze. Cześć, no jest lepiej po prostu. Ej, chyba już ta babeczka ze skrzydłami, nie ma jej. Ej, ta pompa jest mocna, ta pompa jest naprawdę spoko. Ewela, przypominam, że tu czas gonić się powoli. 12 osób zostało. Dobra, 12, dobra, jest ta babeczka dalej, ale marnie to widzę. Myślę, żeby Rafał tak fajnie kolorystycznie wszystko dobrał. I skrzydła, i kilo, żeby tak wszystko fajnie wyglądało razem, spójnie. No Rafa ma gust, to ty nie wiesz. 20, dobra, przegrałam już ten odcinek, ja już przegrałam. Rafa ma gust. Nie wczytało mi parę skinów i ja nie mam zielonego pojęcia, wiesz. Ej, ale fajne są odgłosy tej strzelby, no nie? Cały czas się ktoś bije. Ja tutaj dalej ta osoba kampi w tym samochodzie, już mu się parawie rozwalić. 20 osób, Ewela, jeszcze masz 10 osób. Wiem, nie chcę tego. Ja będę musiała strzelać. Ale to ja strzelam. Ja to sam miałam w głowie, że takie, że powiedziałam to tak dwuznacznie. Obstawiać będę musiała, znaczy no, obstawiać. To jest na w ogóle na tym, na Skypeie, na samej kurze z jetpackiem, z dwoma pompami i z 4 rybkami. No ty gościu. Je, popcorn sobie i ogląda. To mógłby być też, ale ten gościu nie ma plecaka, chyba że Rafał specjalnie nie ubrał plecaka? Nie no, plecak trzeba mieć, Wela, nie wolno trollować w odcinku, nie? Dużo osób nie ma plecaka, praktycznie każda. Czyli Rafał pewnie też nie ma plecaka. Tu też nie ma plecaka. O co chodzi? Może ci nie wczytało po prostu, wiesz? Patrz tylko na skina, nie patrz na plecak, bo mogło ci nie wczytać. 6 osób. O, mama mia. Dobra, tutaj, o, to na pewno jest Rafał. Albo możesz mi tylko podpowiedzieć, bo to jest bardzo trudne. Tak, oczywiście, że mogę podpowiedzieć. Ile masz pomp? Nie powiem ci, bo aktualnie nie wiem. Nie no, wiem, ale ci nie powiem. Chyba wygram widzę dzisiaj. Dobra, patrzymy, kto ma 3 pompy. Słucham? Czekaj. To. Dobra, to nie wiem czemu, ale wydaje mi się... Ten skin, on jest stary. Lubię go bardzo. Dobra, to nie Rafał. Ej, 2 osoby! No Ewela, decyzja. Decyzja, Ewela. Dobra, 1 osoba. To daję tą babeczkę, a jak nie, to... Tom. 9 osób, dobra. Jak jest 9, to powiedziałam, ale on porobił, dobra, daję tą. Nie wiem czemu. Skinąłeś? Nie. Ja to przegrałam, wiedziałam, że to przegram. No Ewela, powiedziałaś kto to, tak, czy nie? Tak, to pewnie jesteś tym. Tak czy nie? Na pierwszy, wcześniej dawałam, że tym, jakby jesteś tym, przegrałam to przez to, że zmieniłam zdanie. Ale tam mi się wydawało, że taką inną reakcję miałeś. Przez twoją reakcję zmieniłam zdanie. Jak o nie słyszałem, no! Ktoś zbudował Skybase'a. Przecież mówiłam o tym! Mówiłam ci o tym! Nie słuchałeś mnie! Pędzel! Pędzel wygrywa!